Dzień dobry, witam. Z prawdziwą przyjemnością chciałbym zaprezentować najnowszy model samolotów marki Aeropract, Aeropract 32, który powstał jako rozwinięcie poprzedniego modelu Aeropracta 22, akurat tam w tle widać w tej chwili rozładunek takiego samolotu. Podstawową jego cechą, a w zasadzie celem powstania, było zapewnienie większych prędkości przelotowych przy zapewnieniu tego samego poziomu bezpieczeństwa przy prędkościach niższych. Dlatego samolot ten ma dokładnie te same skrzydła, ten sam profil, gruby profil, który co prawda daje spory opór, ale jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo przy małych prędkościach oraz bardzo dobre charakterystyki przeciągnięcia. Natomiast oszczędność w przypadku oporu aerodynamicznego przyniosła przede wszystkim konstrukcja kadłuba, który został dużo bardziej aerodynamicznie dopasowany i dzięki temu samolot ten dysponuje chyba największą rozpiętością prędkości samolotów ultralekkich na rynku, bo prędkość przeciągnięcia jest z rzędu 60 km na godzinę, natomiast prędkość maksymalna jest około 215 km na godzinę. Samolot otrzymał również usterzenie płytowe, co widać tam z tyłu. No i tak jak każdy Aeropract, który dostarczamy, jest wyposażony w spadochronowy system bezpieczeństwa. Zespół napędowy samolotu stanowi jeden chyba z najbardziej sprawdzonych silników. Rotax 912, który połączony jest poprzez reduktor z trójopatowym, nastawnym na ziemi śmigłem Kiev Prop. Tych śmigieł najwięcej instalujemy i zdecydowanie cieszą się one największym uznaniem przez pilotów. Każdy samolot wykonywany jest na miarę według zapotrzebowań pilota. Nie ma praktycznie dwóch identycznych samolotów. Jeżeli chodzi o wyposażenie w awionikę, może być proste przyrządy tradycyjne, analogowe. Poprzez różne mutacje przyrządów elektronicznych, aż do, tak jak tutaj widzimy, pełnego szklanego kokpitu z autopilotem i dostosowaniem również do lotów nocnych VFR. Samolot dysponuje bardzo obszerną kabiną. Miejsca w nim jest więcej niż na przykład w Cessna 150. Wypukłe drzwi zapewniają przepiękny panoramiczny widok. Siedzenia są odchylane i zapewniają bardzo dobry dostęp do bagażnika, do którego można naładować 30 kg bagażu. Samolot produkowany jest w dwóch kategoriach wagowych. Pierwsza to jest ultralekki, według obecnych jeszcze obowiązujących w Polsce przepisów, 472,5 kg oraz kategoria LSA 600 kg. Przy czym w tej chwili już w większości dostarczamy samoloty, które w przypadku zmiany przepisów będą mogły być upgrade'owane do 600 kg. Podczas kołowania przednie koło sterowane jest za pośrednictwem pedałów sztywno z nimi sprzężonymi. Samolot ma również dwa rodzaje zbiorników. Standardowo jest 90 litrów. W przypadku opcjonalnych zbiorników 114 litrów zasięg wzrasta do prawie 1600 km. Trójłopatowym śmigłem Kiev Prop ustawnym na ziemi. Nie, jak to powiedzieć? Nie. Zespół napędowy samolotu stanowi chyba najbardziej sprawdzony w historii. Nie, źle. Maksimum bezpieczeństwa jest tutaj. Nie, to mi nie wyszło, to niedobrze.